Siema do kurwiatorzy, dzisiaj będziemy szpachlować, działać kolejny raz z Morświnem. Będzie takie partactwo, takie odpierdalanie dziadostwa, że klękajcie narody, nie? Ale może coś z tego wyjdzie. Dzisiaj będzie tak, do wymiany zawieszenie, konkretnie amory i sprężyny, na mega sportowe, kurde, MTS. Nie, to nie będzie właśnie MTS, to nie będzie takiego dziadostwa, będzie... oryginalny Bilstein. Bilstein. Bilstein! I co dalej będzie? I dalej będzie pokrywanie specjalną powłoką oraz wyrównywanie niedoskonałości tego auta, które jeszcze jak się dopatrzy można zobaczyć, dlatego dorobi się trochę kitu i będzie jak w Madrycie, nie? Będzie elegancja. Więc oglądajcie. Dzień pracy przy Morświnie. Porządeczek jest, ale to nie ma co się przejmować, bo sprzątacz nie przyszedł. Żartuję, sami nie sprzątnęliśmy. Pierdolnika. Gdzie tu jest? Czapeczka Subaru firmowa. Subarsiu, tak zwane. No i tutaj służbowy ciuch. Ja pierdziele. Tak zwana, no wygląd, tak zwany ubiór sztajmeska. Zakładam tego, ten ubiorek mój firmowy i mogę iść pod Biedronkę żebrać. Zobaczcie, nie prane były od miesiąca, nie? Ale zakładam je na spodnie, nie? Więc nie ma opcji, żebym zapocił je dupą. Więc po prostu się delikatnie, że tak powiem, brudzą. Co się śmiejesz? Rozpalaj w tym piecu, bo pizga, kurwa. Muszę zakładać kalesony na kalesony. Pyk. I sweterunek. On przejdzie do historii, nie? Ten sweter. On już tyle przeżył. Tyle kwasu z akumulatora się już na niego wylało. Płynów. Wszystkich. Jakbym go wrzucił tutaj, jakbyś go lekko podpalił, to on się coś czuje cały zapalił, nie? On ma tak jest nasączony. On przyjął tyle dawki różnego chujostwa, że ma tyle toksyn, co katalizator po 300 tysiącach przebiegu. Ja pierdolę. Będzie na Allegro. A dojebałeś sporo benzyny? Trochę. Weź, bo to wyjebie. Nie. Ta nie. On kiedyś stodołę spalił. O, nieźle. Buh! Ty jesteś kurwa szatan. Stringi ci wystają. Proszę bardzo, KTM-ik, Jaco Garage, biuro podróży. Jak chcecie jakąś wycieczkę do Albanii, to wpłacajcie 500 i macie all inclusive. Po co ja te naszki zdejmuję, jak to idzie właśnie taka akcja. Hyc. Bieda Edition. Do teamu BMW Sauber by mnie nie wzięli, nie? Zresztą, niech spierdalają. Nie chcą Robercika. To Robert będzie jeździł w czymś innym i opierdoli ich na słabszym bolidzie. Jak majster, pali się? No jak? A jak? Elegancko. Jaki dzisiaj jest plan roboty? Czyli skończyć tego wariata. Chrupka? No. Ta chrupka, kurde. Jeszcze zobaczycie, co to z tego będzie. Damy mu trochę szpachli i finezji. Finezji! O, założyłem spoczulunek przez ten. Zobacz. Musimy Asconką wyjechać. I ogień. O Jezu, najgorsze to jest, jak zakładam sweter na tą bluzę, to mam, wyglądam jak dzwonnik z Notre Dame, taki Gorbaczow. No ale to daje plus 5 do żebrania, nie? Jak masz garba, a jeszcze jak skitrasz cenogę, albo jak skitrasz drzwi i zapierdalasz na deskorolce pod Biedronką, to już w ogóle masz kurwa 100 dniówki. Minimum. Dobra. Lecim. Lecim pany, lecim. Bierzemy defibrylator, czy coś takiego. I idziemy reanimować świnie. Jakie wrota, bo rozpalone. Jak wyglądam? Zbieram. Czym się pan zajmuje? Zbieram złom, kurwa, nie widzisz? Wygląda jak.
Ciekawe, czy odpali maszyna pary, nie? Zobaczymy. Stoi trochę. Co to kurwa jest? Stoi trochę słupka. Zobacz, jaka chłodniczka jest. Trochę tutaj wody naciekło. Wały, nie wały, łączniki. O, teraz jest bajeczka. Maska chyba jest otwarta. Ej, to takie coś jest, jak wygląda, jak na pustyniach takie coś rośnie. Ja nie wiem, skąd to kurwa wyjebało tutaj. Takie, że i tam pojedynek i takie kulki się przewracają. Wiecie, o co chodzi, nie? No kurwa, to już oglądacie westerny z dzikimi świniami na RedTubie. Nie no, dobra. Weź, potrzymaj majster to. A ja tu pierdolnę z tego. Dam jej prądu! Ale będzie banglać. Posoka. Zobaczcie, to jest... Kurwa, jaki to jest cudny silnik. Naprawdę, dostał takie wciry. Taki wpierdol. Może tam ktoś mówić, że tam... Wiecie, nie mam nic do Mercedesa, tu są wytrzymałe samochody. Ale kurwa, Volvo tak samo, uwielbiam, fajne, kocham Volvo, są zajebiste, nie? Ale Beta ma te silniki, kurwa, Bety, dostał taki wpierdol, przynajmniej ten dostał taki wpierdol, że on dawno powinien już się zatrzeć, nie? A tu, chuj, dalej chodzi. O! Coś się dzieje. Coś się dzieje, coś żyje. Wiecie, go odepniesz, nie? No. Zobaczymy, czy odpali. Aż brzęczy coś. Byle tylko wjechać, nie? A to wiatrak. Otwieraj ten, bramę, nie? Wrota. Ja wiem. Masz to. Szybko, szybko. Co to za drut? To Bytek się na tym trzyma, zobaczcie. Wydeszek na tym. Kurwa, koniec prowizorek. Teraz będzie wszystko jak z fabryki. Daj, bo paluchy sobie przetniesz. Tak ktoś zamyka i tak je. Gilotyna, kurwa. Gilotyna. Jak to wygląda? Bo tego nie widziałeś na żywo. Co? Pięknie, kurwa. Pięknie? Podzielimy się opłatkiem dzisiaj. Do kurwiatorzy. Wszystkiego dobrego. Yeah. Popcorn. Ale trzyma się, kurwa. Co? Za tą lampę można łapać i holować. Odkręcam kółeczka i idę po zawieszenie. Amorki Bilsteina. Wiem, podniecam się starymi kurwa amortyzatorami ze sprężynami, które kupiłem za tyle, co ludzie wydają na swoje kołpaki, nie? Ale jakoś tak, kurwa, no sprawia mi to frajdę. Dobra, bez smutów. Sprawia mi to kurwa wielką, ogromną frajdę, że będę zapierdalał na używanym zawieszeniu, które i tak będzie 100 razy lepsze niż kurwa ta rozjebunda. O, Mikołaj przyszedł. Zobacz, połóż tutaj.
Weź to rozpakuj, majster, no wyobraź sobie, że wiesz, że to twoje, nie? Że dostałeś, nie? Wyjmij jeden i zobacz, co to jest. On sam nie wie, co to jest. A co to takiego? Jak? Kurwa! Niebieskie. Bilsztajny. Podniecony jak kobita po kuponach na świeżaki. Wszystko jak na złość, kurwa no. Ta jebana śruba nie chce wyjść. Z drugiej strony tak samo, trzeba będzie podrzeć, ale nie wiemy, gdzie jest palnik. Trzeba poczekać na jaco. No co pany, no. Zamorki będą zmienione. Bierzemy się dalej. Tutaj założymy wiskozę z chłodnicą. Akumulator się ładuje. Kubełek jest jeszcze złamany. Trzeba będzie kupić do kurwiatorzy kubełeczek. Jest taki za pakę 50, pisałem, z pasami strzelkowymi, ale trzeba przyjechać, kurwa, to kawał drogi. No i to będzie rzeźba dalej, nie? Już tam się szykuje, chemikalia się ogrzewają przy piecu i będzie cała tablica Mendelejewa, pokryty samochód całą tablicą Mendelejewa, różne składy chemiczne, jak to się zapali, to będzie skażenie 4 albo 10 stopnia, nie? Jakby go przypadkiem gdzieś wodowanie nim zrobili, to by wszystkie ryby wytruło i karpia by się nie zjadło w te święta. Tylko co by się jadło? Tyrolską! Tyrolską, a tyrolska jest zajebista ze świeżą kajzerą i z tymi, z łapami w tym, smażę. Wyjmuję tą sukę, dawaj ją, no, dawaj, pyk. O człowieku. Zaraz będzie po paluszkach, tu co siedzi. O ty a, mamy ją. Szmato ty, bezczelna. Tutaj zobaczcie do kurwiatorzy przy dwóch pakach, jakie ustawiałem. Widać, widać? Pęknięta sprężynka. Żegnajcie śmietniki, witajcie nowe śmietniki. Dobra. A, co za piękna robota. Ale jest. Po chuj ja mam baranek kłaść, jak zobaczcie ile tu jest, jak tu jest zakonserwowane podwozie. Pięknie. Nic tego nie ruszy. Lecimy dalej. Jedziemy panowie z tematem. Obcinamy to. Trzeba będzie delikatnie wyrównać. A potem się chyba to przytrze, czy coś takiego. Ale tak patrzę. Dobra, to się pozamiata. Nie no, kurwa. Widzicie coś? Widzicie, co tu się rzeźbi? Niezłamaniana się odpierdala. Chuj, tak. To nie widzę, to jest chuj. Co powiecie na takie rzeczy? Do tego maczeta została stworzona właśnie, ja pierdolę. Jak zajebiście. Tu się dotrze. No i kto powie mi, że z pasika się nie da zrobić? No ja pierdolę, jak to jest równiuteńko. Szczerze, naprawdę to jest zajebiste, nie? Babciu, ten pasztet jest zajebisty. Pierdalaj. Pan, kurwa, ale baja jest, naprawdę. A, chadzia. Baja bongo i do przodu. Tak czuję się, jakbym stał i robił sobie kanapkę z serem. Pamiętam kiedyś poszliśmy z kolegą, miał chyba ostatnio jakieś pieniążki, ale to było w szkole, nie? I tam zostałem jakieś kajzerki i wziął sobie najdroższy ser królewski, nie? I mówi do babki, chuj się zarabia, żyje się jak hrabia. No i to jest takie stare powiedzenie, że trzeba sobie czasami nie odmówić tego sera najdroższego. I dlatego Morświn dostał pianeczkę.
Wiecie czemu przyszło mi do głowy, żeby zajebać bitgum przykładowo? Ano po to, że no ja wiem, że się lepi, nie? Ale załóżmy pierdolny tu napis firmy, która produkuje lepy na muchy. Jak się jedzie do babci, nie? Tam na wieś jakąś, no przynajmniej u mnie tak było, jechałem, a tam kurwa, wchodzę do kuchni, a tam na żyrandolu te lepy, pierdala się we włosy ten lep, nie? I nazwać tą firmą lepa na muchy tutaj, nie? I pomalować to bitgumem tym, czy tam czymś innym lepiącym. No i kurwa bokiem, wiecie, po to się wchodzi bokiem, żeby zbierać muchy, nie? Tutaj, nie? To byłby kot, nie? Patrzy, ktoś patrzy, obcy, nie? A tu wszystko pozalepiane, jakieś chomiki, kurwa, liście, drobne, psie gówna, wszystko, nie? Wszystko bokiem ściągnięte, wszystko przylepione. Nie no, świruję, taki żart. Zanim się wezmę za tą lampę, to myślę, żeby tutaj pierdolnąć trochę znowu pianeczki mojej ulubionej. Uwa, takie jak bita śmietana to ma konsystencję. Mi się strasznie podoba praca przy tym. Jak ktoś by chciał, to ja mogę mu ulepić samochód delikatnie. Jakieś tam blacharskie, ciekawe rzeczy. Jest już pięknie. I nie będzie kurwa lepiej. Co tam Seba trzeba było zrobić? Amorki kurwa. Chyba będzie śrubki na wszystko. Śrubki musiał przyspawać. Śrubki nowe. Bo tam nie dało się wyjąć, bo były też na stałe. Ale tam były zaspawane w talerzu? A jak? A to nie było wcale. To nie było wcale, nie były w komplecie. Ciekawe czy będzie prosto. Nie, będzie okej okay, chyba, co? W miarę tak ustawiłem kurwa. Ale takie porządki. Bajeczka. Do kurwiatorzy irytuje mnie jeszcze jedna rzecz. Te wgięcie, nie? Cała buda poszła na bok, wypierdoliło to wszystko. No to zobaczcie, no jest brzydko, no trzeba to wyprofilować. A czym profilujemy? I tutaj trzeba przypierdolić. Poszło trochę? Nie chcę wyjść całe, nie chcę wyjść za bardzo. O jebane, to nie jest taka prosta rzecz. Wywiercić dziurę, ktoś powie, i wyciągnąć, nie? Nie chcesz boczku wyjść? To ja cię kurwa... To ja cię zreperuję zaraz. Tutaj się nie da za bardzo podejść, trzeba użyć trochę weny. Wlazło, wlazło. No ale wybiję. Chodź ja. No troszkę wyszło. Suka. Teraz to trzeba będzie wyprostować. Trochę mnie fantazja już ponosi. Bajeczka. Tu nie masz pachelki. Widzieliście już różne ciekawe rzeczy, co się teraz wyprawia. To zobaczycie jeszcze tak zwaną, założę tylko na łepek, z czego podkładkę żem znalazł do lampy. Proszę bardzo, króleszczak. Lampa od środka przykręcam i podkładka z króleszczaka. Ale kaszana. Już jest kurwa prawie zrobione. Ale tutaj nie dałem jej doschnąć. Doschnąć i ją tak powciskałem kurwa. Ubiłem. Lampa jest trochę wyprostowana. Tutaj jest kapselek, nie wiem czy go widać. Kapselek, nie widać kapselka. Podkładka taka. Tutaj się olej cały wylał, przypierdoliłem. I teraz przez to, że tak prosto miałem lampę, trzeba będzie trochę spasować
pianką jojo tutaj po rogach i będzie gitarka. Szpasik. Co? Lampę zakleić i... Ale leci jak pojebana. No ja chyba tu jeszcze trochę jebnę lekko. Tutaj jebnę. Ile to trzeba się narobić, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Ja pierdolę. Bajeczka. Ale ona tak jest, o tak jest. Tak rozjebana. Tu się obkręciło o tak, a tu tak. Czyli jest tak. Nie ma co oglądać. A pokaż jak drzwi są spasowane. Zobaczmy jak są spasowane drzwiczki. U góry. Proszę zobaczyć jaki spasik. Palec wchodzi. Młota może się przypierdoli. Trzeba wydeszek jeszcze pospawać i wyjąć jeszcze raz sprężyny, bo są podłożone za grube gumy i jednak nie ma jakiejś gleby wcale zajebistej. Marzę, bo mi na łeb spadnie ta dwurura kurwa z bazarku. Seba się pochwali swoją rozpórką. Sebiks, pokaż tu swoją rozpórkę, co żeś kurwa odpierdolił. Nalupałem. Zobaczcie jaka rozpóreczka kurwa. Nie pierdolnie, nie ma szans. Rozpórka na wydechu nawet jest kurwa. Zobacz jak to, pokaż, zobacz. Siedzi. No. Można za to holować, bez kitu. Dobra i co dalej? No nic, opuszczamy go, koła ten i odpowietrzamy i ja będę zaraz dalej lepił. Zobaczycie co tam się dzieje. Co ja będę odpierdalał? Będę teraz Picasso. Nie, inny malarz. Van rzeźbianto. Tak to ja. Ale krzywo, ja pierdolę, stary. To policja powie, czy jest krzywo, kurwa. Ty za to dostaniesz do punktu ekstra. Kurwa, przecież zjebany, znaczy duże M wyszło, ja pierdolę. Nic nie mówi, kurwa, ja robię jak ten. No mówiłem ci, że jakaś kieszana jest, stary. No. Bajka, stary, baja. No i to jest klimat wszystko. No jasne, to trzeba poprawić to ładnie. Ma takie być właśnie, niechlujne. Na szybko. No, jak? Dobrze. O kurwa. Za miękka. Nie, nie zaschła w środku. Dobra. To się podgrzeje. Jak podoba się robota? Myślę, że będzie dobrze, no. Tylko nie róbcie tego w domu, proszę was, bo niestety, kurwa, sprawą w sądzie może się to zakończyć. Pompa z pomysłem. A to jest niegarnięte? No to jak chcesz do Torunia jechać? Blaszak! Teraz musimy się skupić na tym. Na czym? Na zawieszeniu. Tak. Na amorach. A, podświetlenie po prostu nie działa. Sam zauważysz jak to działa, bo są inne jest zawias. Teraz jest już pół sportowo. Proszę, no jest już lepiej trochę. Wydaje mi się, że czuję, że jest lepiej, ale to w czasie jazdy na równy będzie. Na klapa pali. No ja to. Musiał, nie? No by, kurwa nie, no by nie przeżył, kurwa. Co? Lepiej? Lepiej.
Ona jest szczeklejsza niż te zwykłe 2,5. Tak, tak. Każdy mówi to. To jest robiony silnik, patrz. Nie? A ja. Nie może... Lepiej, zawias jest zajebisty teraz, o, wiesz? On się trzyma kupy. W ogóle tak. Nie buja mi ten tył, tak nie, jak wcześniej typu. Już, nie? Jest, fajnie jest jedna bryła, no jest super. Ale nie jest za nisko, to jest fajne. Nie, jest, jest akurat. Jest sam raz. Jest akurat jak na taką jazdę. To kurwa to, że przyjechałem się maszynowi, widać, że jestem kurwa w chuj zadowolony. Dobrze się prowadzi, w chuj dobrze się prowadzi. Naprawdę ten samochód jest teraz, może wygląda jak śmieć. Wygląda ale... jak śmieć, ale chodzi grzeleca, panie. No, ja co kurwa, jak ja co mówi, to mówi. Dobrze jest. Jak wuj Toma mówi, to mówi. A ja. Naprawdę, jest git, udało się. Mechanicznie jest po to, no. Przegląd by przeszła, mechaniczny by przeszła. No taki, no nie patrząc na takie szczegóły, że ręczny jest zablokowany i w ogóle, nie? Baja. Nie jest tylko paliwo na tym. Już nie muszę brać antydepresantów. To 9,8, to jeszcze 9,5. 9,5. 9,8, to wiele będzie, lepiej. Może jest wyregulowana, znaczy stojąca. Spróbować na 9,8, ale jeszcze dorzucić oktawę tego chyba, boostera na 101 zrobić. Jeszcze nigdy chyba 9,8 nie zalałem. Ja to w większości na 101 jeździłem. Tak? No, 9,8 plus booster. 3 oktawy. Ja co zapierdałem z Subaretą. No. No dobra, lecim dalej. Trzeba pokryć tutaj ten samochodzik, że tak powiem, czymś, żeby to trochę wyrównało i schowało te niedociągnięcia malutkie. Reklama, Ebola, Ebola, Ebola i tak zwany wirus jest pryskany na samochód. Tej całej zabawy z tym samochodem. Następna będzie za dnia podczas jazdy, nie? Mam nadzieję, że zimę to przetrwa, zanim pianka opierdoli ten samochód, bo pianka z wody nabierze, nie? I zacznie gnić to. Zabezpieczyłeś jak... barankiem. Myszy gniazdo będą sobie robiły. Mam nadzieję, że ten samochód jest zabezpieczony przed rakiem, ale niestety i tak go chuj strzeli. Przed rakiem. No. A ten baranek nie będzie miękki albo kłopiący? Może jak się uda. Już kobieta się nie musi paznokci malować. Jakby było za dużo na pieniędzy. Na sobotni wieczór. No. Jakby było za dużo pieniędzy, choć nigdy tak nie było i nie będzie, to bym pojechał na stację diagnostyczną i zapierdolił. Chciałbym nagrać przegląd, czy przejdzie. Tak. No dobra, kamerki się wrzuci i cześć. No i chuj. Więc tylko jechać. Więc pany, zakończamy naszą robotę. Dziękuję panu Jaco Garagę, że udostępnił warsztat, że kurwa musi się stresować i tutaj patrzeć na ten pierdolnik i te ciało obce, jak to nazwał. I dziękuję panu Sebastianowi, który przybył kurwa o 4 rano, wyjechał. No i tutaj Radkowi, że on kupił kurwa mi tę Milkę i chuj, co jeszcze? Koncentrat. No, koncentrat, pojechał po koncentrat i ten, i podrapał trochę i tu pomógł. Zamalowane chyba. Czy jak to jest? Zakleił tak Chris.
A to jest ta siemka. Nie, nie, to jest pianka. Pędzelkę zamówisz. Nie, no palce. Paznokciem. Paznokciem mam. Zobacz. O. Smar spod paznokci wychodzi. Żałoba. Ej. Zajebiście. Papierek tu wrzucę. Trzymaj, chowaj to. Markerem by sobie detailing zrobić. O, może na detailing zabić ten samochód. Ciekawe co by zrobili z nim. Zacząłby polerować i mu te pianka, wszystkie te kurwa chemiczne rzeczy zaczęłyby pylić, to by pozdychali wszyscy tam kurwa. By maszynę bym mu wkręciła. Ja pierdolę, ale ładnie wygląda. Jest tak odpierdolę, tylko chujowo, że to jest przyciemnione. To się przyciemni, to kurczę. Drugą lampę założysz później. Znaczy taką zwykłą kupisz. No to by się kurwa teraz wyjmi. Jak? Jeszcze, albo chuj. Co jeszcze? Nic. Dobra, koniec? No, koniec.